Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Forex Club. Z tej strony Natalia Bojko, redaktor tego portalu. Ze mną dzisiaj jest Mieczysław Siódek w roli naszego głównego dzisiaj, głównej osoby, która będzie odpowiadała na moje pytania. Kontynuujemy serię związaną z wywiadami z najbardziej popularnymi traderami w Polsce. No i jak zwykle na wstępie poproszę naszego gościa o przedstawienie się. Także jeżeli mógłbyś coś powiedzieć o sobie, przybliżyć osobę, swoją osobę naszym widzom, to proszę w kilku zdaniach o przedstawienie. Witam, Mieczysław Siódek. Na zasadzie nie wiem, co mam powiedzieć. No najlepiej wszystko, co dobrze. W przeszłym wieku, w poprzednim wieku zaczynałem karierę jako makler. W zasadzie zaraz po studiach, razem z początkiem giełdy, początek lat 90. egzamin maklerski, praca jako makler, potem makler giełdowy, makler specjalista na giełdzie, byłem między innymi specjalistą takich akcji jak Universal czy Polisa. W międzyczasie dalej pracowałem, jak się już obyłem z rynkiem, to pracowałem jako dealer też, czyli zarządzałem pieniędzmi biura maklerskiego, banku, czyli grałem dla instytucji finansowych. Potem zarządzałem funduszami inwestycyjnymi, czyli TFI, i tam zarządzałem funduszem akcyjnym, zrównoważonym, indeksowym, bazie emerytalnym. Czyli zajmowałem się tym, czyli to już był trochę inny sposób zarządzania. Też pracowałem w zarządzaniu dla klientów, między innymi dla banku. Jako różnica jest trochę między dealerem, a trochę inne zadania, inne cele się stawia na tych różnych funkcjach, pracując w instytucjach rynku kapitałowego. I to jest dość istotne, że bo to pomaga też w zrozumieniu uczestników rynku i tego, co się dzieje na wykresie, bo zupełnie inaczej się zachowuje taki inwestor z mojej praktyki, tak jak do tego podchodziłem, który akumuluje akcje, na przykład, żeby na przykład jak w portfelu jakiekolwiek znaczenie miała pozycja na akcjach, powiedzmy, danej spółki, to trzeba ich zebrać z 200 tysięcy akcji, a wolumen dzienny jest 20 tysięcy. 200 to jest mało nawet i trzeba może i milion akcji tych kupić, ale to wymaga czasu dużo większego. Ale to jest zupełnie inny sposób kupowania niż jako dealer, czy jako w zasadzie market maker, czyli który zapewnia płynność, czy w krótkim terminie z jednej strony zapewnia płynność, z drugiej strony próbuje zarobić. Też korzysta się z innego edge. Jako specjalista ja widziałem karnet, do którego nie mieli dostępu inne osoby, także wiedziałem, czy jakieś duże zlecenia wiszą w karnecie wyżej, niżej. To mój edge niepubliczny, tak? Jako zarządzający funduszem miałem zespół analityków, których mogłem wysłać do spółki, którzy dawali mi komfort tego, że wiedziałem więcej fundamentalnie, co się dzieje w spółce. I to był inny sposób inwestowania. Już inaczej zachowałem się po tym, jak uczyłem się i pracowałem z Bryce'em Gilmurem, ikona geometrii. Tam graliśmy na setupy głównie korekty 1:1 i setupy gilmurowskie, setup odwrócenia. Kilka różnych setupów, ale to była zupełnie inna gra już na kontraktach na rynku amerykańskim. Też inne czasy. Tak? Także te 30 lat na rynkach to też myślę, że w tej chwili dużo więcej mogę powiedzieć o rozumieniu rynku niż wiele osób, które mówi, że jestem 12-14 lat na rynku, a tak naprawdę nie przeżyłeś żadnej bestii. No dokładnie, jeszcze nie. Jeszcze nie, może to przed nami dopiero. Czyli jesteśmy w bestii w tej chwili, także to nie ulega wątpliwości. Tylko, że oprócz krótkiej recesji covidowej, która była najkrótszą recesją, to czegoś takiego nie doświadczyliśmy. Obecne osoby na rynku często nie doświadczyły tego krachu internetowego, nie widziały krachu z 2007-2008 roku, nie widziały chociażby, nie będąc na rynku aktywnym, 6 maja 2010 roku, kiedy był flash krach, to też wiele osób nie rozumie ryzyka, jakie się podejmuje. To też jest pewna specyfika, bo to z kolei pozwala takim osobom, które nie mają tego bagażu, dużo więcej zarabiać.
bardziej ryzykować, być bardziej otwartym na ryzyko. Tak? Ja na bazie swoich doświadczeń, jak już to zobaczyłem i to przeżyłem, to mam awersję do ryzyka, o tak, dużo większą. Także znowu wracając do tych lat moich początkowych w instytucjach finansowych, ja byłem znacznie, z jednej strony agresywniejszy i robiłem znacznie lepsze wyniki niż znając konsekwencje rzadkich wypadków, bo one są bardzo rzadko, wszyscy polują, to jest tak, wszyscy polują na krach, ale te krachy są bardzo, bardzo rzadko i to można polować latami i uważać, że coś jest przewartościowane, a potem to się rozgrywa dość szybko. Także trzeba mieć tego świadomość. No, to jest tyle o sobie. Bagaż doświadczenia, bym powiedział tak. Potężny. Tak nawiązując do Twojej pracy właśnie w instytucjach finansowych różnej maści, bo że to będzie dla widzów bardzo ciekawe. Czym się różni Twoim zdaniem takie myślenie smart money od dump money, gdzie rozumiemy jako głupie pieniądze większość traderów? Czy jest jakaś taka zasadnicza, główna różnica, którą Ty dostrzegasz między myśleniem takim finansami instytucjonalnymi, może w taki sposób zapytam, a przeciętnym traderem? Tego nie można podzielić na dwie części, zero-jedynkowe. Dlatego, że jeśli chodzi o tak zwane smart money, to one nie są do końca smart. Na przykład w funduszu inwestycyjnym jesteśmy uzależnieni od koniunktury, czyli wpłat ludzi na rynku finansowym. Ja lubię wracać do anegdot i wracać do historii, które przeżyłem, takich typowo życiowych, które się mi wydarzyły. Pamiętam hostce internetową, 2000 rok. Siedzimy wszyscy zamrożeni na WIG-u 20, patrzymy jak sroka w gnat na Hongkong, który jednego dnia 5%, drugiego dnia 5%, wszyscy w nerwach, nie wiedzą co się dzieje, czy to jest przewartościowane, czy to zaraz walnie, następnego dnia 5%, cholera to się dzieje. Czwarty dzień 5%, WIG stoi, wszyscy siedzą gotowi, ale nikt nic nie robi, bo to wszystko przewartościowane za chwilę walnie. I piąty dzień, piąta tam na Hongkongu, no już nie wytrzymaliśmy i zaczęło się. Jak się zaczęło kupowanie, zaczęły się wzrosty, no to nagle ruch pierwszy, drugi dzień ruchu na polskim rynku, rano dostaję raport wpływów do funduszu, już nie będę mówił o kwotach, ale ja patrzę, a ja mam 15-20% dodatkowego wpływu pieniędzy do funduszu i teraz moje zaangażowanie w akcjach automatycznie się mocno zmniejszyło. No i co mam robić? Uważam, że to jest przewartościowane, że jest drogo, że to jest bąbel, ale nie wiadomo ile on potrwa. Jeżeli ja się nie doważę, nie będę kupował i teraz nie wiem co kupować, bo znaczy nie wiem, no, muszę wybierać, tak? Uważam, że to jest drogie, to uważam, że jest drogo z punktu widzenia powiedzmy value, czyli inwestorów, bo to inwestorów, którzy kupuje się wartość. Ale z drugiej strony muszę podejmować tę decyzję i muszę kupować, bo ci klienci, którzy są w funduszu, automatycznie będą mniej zarabiali. Dwa, moja jednostka będzie mniej konkurencyjna na rynku, w związku z tym kolejni klienci nie będą wpłacali do naszego funduszu pieniędzy, za co mnie wyrzucą z roboty za chwilę. No i moja decyzja jest tak, 15 deko salcesonu, 15 deko tej kiełbasy, 15 deko tamtej, co tam wisi. No bierzemy po prostu. No. Czyli to nie jest tak do końca z tym smart money. Bo to jest zupełnie inny przykład, a zupełnie inna sytuacja jest taka, kiedy widzę, że spółka jest tania, ale też wiem o tym, że nie mogę wtedy się doważać, bo ludzie wypłacają pieniądze, jak jest BESA, jak jest konsolidacji, wszyscy mają rynku powyżej dziurek w nosie. Ale ja wtedy szukam sobie perełek, wiem, że są jakieś perełki i sobie je kupuję, ale to jest zupełnie inny sposób kupowania i to jest też dobra rozmowa na teraz, żeby przestrzec ludzi. Ktoś może użyje anegdoty, znowuż historii konkretnej. Tak? To już trochę późniejszy okres. Pamiętam 2000, chyba to był 2008 rok właśnie. Buffett się ogłasza, że nakupił się Bank of America chyba po 8 dolarów albo po 10, nie pamiętam to. Ale zajął duży pakiet, tam potężny pakiet, nakupił się. Muszę się powiadać, że jest bardzo tanio. Ja poczekałem chwilę i kupiłem po 4 dolary. Po czym on spadł do chyba 2,52, ja dobrze pamiętam, był dołek, także to ja jeszcze zainkasowałem ze 30% i wydawało mi się, że to już jest absurdalnie tanie, tak? Ale taka była mania i teraz Buffett z 8 zjechał do 2 tam i pół tymi akcjami, tylko jest taka różnica, że właśnie
ja, kupując dużo, no bo to relatywnie, nie jako Buffett, który kupuje to na lata, tylko jak wrócił na 5 z kawałkiem, to poczułem ulgę i oddałem wszystko. Buffett trzyma chyba do teraz. Po tych spadkach $30 kosztuje. Taka różnica w podejściu takich, powiedzmy, Buffettów i sposobie ich kupowania. To jest przestroga dla ludzi, którzy chcą kupić tanio w tej chwili, na przykład, bo uważają, że będzie tanio. Tego typu smart money kupują zupełnie inaczej niż, czyli zachowują się zupełnie inaczej niż fundusz. Dlatego nie można tego wszystkiego wrzucać do jednego worka. Taki, powiedzmy, jak quasi Buffett. On przyjdzie na rynek, uzna, że jest tanio, przyjdzie, pojawi się, on nie jest codziennie na rynku, albo nie jest raz w tygodniu na rynku, tylko pojawia się wtedy, kiedy jest tanio, drogo, czyli w takich cyklach wieloletnich, można powiedzieć sobie. I on przychodzi, zacznie kupować, pojawi się świeca momentu, widać, że wolumen, wchodzą pieniądze, czyli gracze intradayowi, wszyscy, którzy są przyzwyczajeni przez lata tak zwanego risk on, czyli w miejscach, gdzie fundusze inwestują zgodnie z trendem, zaczynają, widzą, że jest kupno, zaczynają kupować korektę, zaczynają szukać jakieś ABC, korekty do jednego, czy jakieś zniesień i tak dalej, tam kupują, tam się okazuje, że tam nie ma żadnego popytu, bo nikt tego nie trzyma. Nikt nie pilnuje, bo tym Buffettom nie zależy na tym, żeby ten kurs teraz rósł. To się obroni przez wartość. To się obroni przez wartość. Jak to spadnie niżej? Radość, można dokupić więcej. Tylko teraz pytanie, no ten akurat powiedzmy nazwijmy Buffetty, nie mają departamentu ryzyka, który, oni są przygotowani, znają wartość. To samo czasami robiłem w funduszu, no, widzę, że mam akcje, spółki, które są więcej, mniej warte niż działka, którą ma jako swoją nieruchomość, no to za pieniądze banku, jak to spada, no fajnie, to dokupimy więcej, jak to spadnie więcej, no to dokonamy procedury przejęcia spółki. Sprzedamy tą nieruchomość, na tym zarobimy. Oczywiście to jest skomplikowane działanie i to jest takie bardzo uproszczone, bo to nie jest takie łatwe, bo tam może być wiele przeszkód ku temu, ale powiedzmy, możemy sobie coś takie działanie wyobrazić. I wtedy nam to nie przeszkadza, że te akcje spadną znacznie niżej. Zresztą miałem takie kwiatki w funduszu akumulując, pamiętam, spółka, która do E4 miał, nie pamiętam jakie były wtedy stopy, ale też no, zakontraktowano na kilka lat, świetna spółka. W momencie, kiedy była Bessa, kosztowała 8 zł, po prostu jak darmo. 3 miesiące później kosztowała 4 zł i na jakichś akcjach po kilkaset akcji spadała. Nie było tego jak bronić, ja byłem pod 5%, nie chciałem już kupować, bo nie mogłem kupować. No i nie ma co, zasada była taka, że nie przekraczamy 5%, żeby się nie ogłaszać. No i koniec. No. Spadła, przepołowiła się jeszcze. No fakt, że potem kosztowała, do 4 spadła, rok później kosztowała 40, ale przepołowiła się. Jak ktoś to kupił na lewarze czy za wszystkie pieniądze, no to dla tego inwestora indywidualnego to jest katastrofa. Nie wytrzymują tego ludzie. Potem, jeżeli nawet wytrzyma, to potem jak to wróci do zera, to ludzie oddają na zero. Wytrzymują od razu. Jasne. Mam jeszcze do ciebie takie pytanie, bo wspominałeś też, że tradowałeś w trading roomie, więc no, głównie oglądają nas między innymi osoby początkujące, stąd pytanie, czy na początku swojej drogi lepiej znaleźć sobie osobę, takiego mentora, który przez tą drogę poprowadzi, czy uczyć się na własną rękę? Jakie jest twoje zdanie? Przede wszystkim niestety do tradingu niewiele osób się nadaje. To jest największy problem, że w zasadzie tradingu można nauczyć osoby, ale najpierw trzeba je wyselekcjonować. To też zależy, co my nazywamy tradingiem, trzeba by to zdefiniować, czy inwestowanie, jakie inwestowanie, jak sposób inwestowania. To są potrzebne, czy w krótkim terminie, to jest gość, który siada i zasuwa na minutówkach albo na sekundach wręcz gra, czyli ja nazywam przestawiaczami butelek na taśmie, też szkoliłem trochę ludzi z prop tradingu i widzę, jak się zachowują. Ktoś może sobie z tym zdawać radę. To jest to, co sięgnę do tego, co nam Gilmour powtarza niemal każdego dnia. Graj to, co widzisz, nie co myślisz, czyli odetnij, nie oglądaj żadnych youtuberów, ludzi, którzy opowiadają jakieś cuda na blogu, próbują przewidzieć przyszłość. Ty nie jesteś od przewidywania przyszłości. Słyszałem właśnie, jeden z influencerów finansowych rzucił taki tekst, że traderzy próbują przewidzieć przyszłość. No to jest totalna pomyłka. Myślę, że powinien dostać Oscara za
od domów brokerskich za to. Nic podobnego. To jest wykorzystanie szansy, zabranie się z ruchem, patrzenie, co robią pieniądze. To jest tak, jak jedziemy samochodem, teraz musimy reagować. Jeżeli widzisz dziurę, widzisz zakręt, a nie wiesz, dokąd jedziesz, tylko trzymasz się drogi, jesteś na torze wyścigowym jakimś i nie wiesz, jak ten tor wygląda, czy będzie skręt w prawo, czy będzie w lewo, jak wiesz, gdzie będzie, to jest taki edge dodatkowy, wynikający z pewnych rzeczy, których na przykład możesz przewidywać, prognoz i tak dalej. To jest taki dodatkowy edge, który gdzieś tam sobie wyrabiamy, ale ten edge masz, że powinno skręcać, droga powinna skręcać w prawo, a ty widzisz, że ona skręca w lewo. To nie skręcasz w prawo, bo tam nie ma drogi, tylko musisz skręcać w lewo. No. Jasne, że dużo łatwiej się jedzie, jak masz taką drogę. Na przykład wyobraźmy sobie kierowcę, który jedzie samochodem i zna drogę, gdzie ma jechać, wie, gdzie skręcić, w prawo, w lewo, zna tą drogę, jeździ nią, zupełnie inaczej się zachowuje, jak gość, który patrzy na GPS-a na przykład. I też musi mieć już inna koncentracja. A teraz wyobraźmy sobie gościa w Formule 1, czyli taki gość, który zasuwa na minutówkach. Ile decyzji on ma do podjęcia w ciągu ułamków sekund czy sekund? Jeżeli ktoś gra na minutówce, nawet na minutowym wykresie, to ma 60 decyzji do podjęcia w ciągu godziny. Ile z enzymów, jak biochemia człowieka funkcjonuje? To jest bardzo dobra książka, bo napisane takie materiały zrobili Niemcy, jak szybko umysł tradera, czy jak osobowość tradera przechodzi z psa do wilka. Co się dzieje, jakie enzymy wpływają na to, ile czasu potrzebuje, żeby dużo, znacznie inaczej zaczął się zachowywać na rynku, mimo że ma inne nastawienie na początku. To wszystko. I teraz mówiąc o tradingu, pytanie, o kim mówimy. Czy mówimy o takim gościu, który właśnie zasuwa i traduje, gra to, co widzi, nie zastanawia się, co rynek ma zrobić, czy kimś, kto stara się inwestować, próbuje łapać swingi, czy na podstawie jakiegoś dodatkowego edge podejmuje decyzję. To są zupełnie inne rzeczy. A u nas to się rzuca wszystko do jednego worka. Dlaczego? Też to doświadczenie z instytucji finansowych moje, to jest tak, mi to uświadomiło, że każdy z nas miał inne cele. Jak ja przychodziłem i byłem dealerem w banku, obok siedział gość gdzieś, który grał i wykonywał arbitraż, to zupełnie inaczej się zachowywał. Jemu były potrzebne inne działania, ale też mogliśmy wejść w symbiozę. Ja wiedziałem, jak go wykorzystać na przykład. Jak rozciągniesz bazę na kontrakcie, to on może zacząć wchodzić z arbitrażem. To są absurdy na przykład, których ludzie nie dostrzegają. Taki przykład, no, jak to u nas na naszych kontraktach widziałem, tak można było zaobserwować. Jeżeli nagle pojawia się popyt i ktoś wyciąga bazę, rozszerza bazę między indeksem a kontraktem, myślę, że już się odpowiadam jasno, czy mam nadzieję, że słuchacze będą to jest chyba proste. Rozciąga się baza, to teoretycznie ta baza powinna się zgadzać z pieniądzem w czasie i powinna być, tak jak w Stanach jest, nieograniczona ilość pieniędzy, która wejdzie w arbitraż. To u nas, jeżeli rozciągniemy tę bazę, to wszystkim się wydaje, że kontrakty zaczynają być drogie. Zaczynają sprzedawać kontrakty. No bo to oczywiście tak jest, no bo kontrakt robi się przewartościowany. Ale w tym momencie co zaczynają robić arbitrażyści, czyli pieniądze wchodzące, powiedzmy, bez ryzyka? On sprzedaje kontrakty, ja odbieram od niego, kupuję od niego 100 kontraktów, ale on, zabezpieczając to, kupuje adekwatną ilość WIG-u 20. Co robi WIG 20? Strzela do góry. Jeżeli tam kiedyś był taki Bank Śląski, którego było 5 akcji, wisiało w karnecie, to nagle można go było przesunąć o kilka procent bardzo szybko. I wszyscy kupują, i ludzie też się podłączają pod to, bo widzą, kontrakty są przewartościowane, są drogie. Nic, a to się dopiero zaczyna ruch. Ruch wykonany, do którego jest wykorzystany arbitraż. Na przykład to się dzieje tydzień przed wygasaniem kontraktów, czy dwa. Jedna strona wygasa i zaczyna się zabawa w drugą stronę. To jest jeden z przykładów działania graczy instytucjonalnych, a oni są zupełnie, znaczy mogą mieć, tak jak powiedziałem, różne cele. Arbitrażysta ma zarobić na arbitrażu, dealer ma wykorzystywać płynność na rynku i zarabiać na krótkich ruchach. Na przykład niektórzy mają zakaz zostawania na weekend, grają tylko intraday i nie mogą zostawać
ale nie na przykład na weekendy, inni z kolei inwestują swingowo, inni dbają o to, żeby ten trend trwał. Tak jak to, co u Gilmura, no staraliśmy się grać z tak zwanymi, on nazywał kreatury w garniturach, czyli goście, którzy to są szybsi od funduszy i korzystają z zasad, jakimi się posługują fundusze. No właśnie, to trzeba dojść do tego, jak się pozycjonują fundusze. No fundusz, znowuż, to co mówiłem na początku o wpływach i wypływach pieniędzy do funduszu. Jeżeli jest trend, jeżeli ludzie widzą, że akcje rosną, to wpłacają pieniądze. Ale jeżeli zacznie spadać rynek, to zaczynają wypłacać pieniądze. I na przykład czasami są goście, którzy no, wielomilionowe wpłaty robią albo wypłaty. I nagle z dnia na dzień to ci ubywa z funduszu, wyparowuje i musisz dostosować portfel do udziałów, do tego, co się będzie działo i tak dalej. I niejako podążać za tym. W związku z tym dla bezpieczeństwa tak, no, najprostszym podejściem, jednym z podejść, tak? Nie na tym nie fundusze, ale tak no, z mojej znajomości zachowania się fundusze są, jak się obserwuje raporty COT, to też można sobie popatrzeć, że tak zwana grupa large spekulatorów, dużych spekulantów, obejmuje funduszy, no to one większość czasu bardzo ładnie zarabiają. Tylko bęcki dostają głównie w punktach dużych zwrotnych, bo one wtedy zostają właśnie, mają największe pozycje, bo oni dokładają, piramidują, tak jak rynek trzyma się w trendzie, pilnują trendu, jak trend trwa, pieniądze płyną do funduszy, ludzie wpłacają, bo widzą, że rośnie. Czym większa mania, czym jest drożej, tych pieniędzy jest więcej, to wtedy się na przykład dokonuje realokacji, tak? Czyli to, co teraz z punktu widzenia rynku amerykańskiego, to można powiedzieć, że tak przechodzimy z Russella, gdzie są małe spółki o większej becie, czy z Nasdaqa, które jak jest okres wzrostu, to one idą do góry, ale mają czasami mniejszą płynność. Mocniej rosną, ale mają mniejszą płynność. Jak zacznie spadać i zaczną wypłacać pieniądze, to ja muszę przechodzę w Dow Jonesa, czyli na przykład albo przechodzę u nas z WIG-u w WIG-20, w akcje, które żeby być doważonym, bo rynek jedzie, ale że jak zacznie się coś dziać, to muszę mieć możliwość i płynność, żeby to sprzedawać. A jak znowu podałem przykład tej spółeczki 8 zł do 4 zł, jakbym w niej został, mimo że jest bardzo tania, no to ja sam zarżnę ten kurs wtedy. Także to są różnego rodzaju decyzje i trzeba mieć świadomość tego. Na przykład kreatury w garniturach, no, one polują, wiedzą jak się zachowują fundusze, wiedzą, że gdzie będą broniły pozycji mniej więcej, gdzie są stop lossy będą mieli. I oni na przykład widzą, że rynek jest, na momentum jest przewartościowany, rynek jest wykupiony, potrafią sprzedać szczyt. U Gilmura bardzo często kiedyś to bywało geometrycznie, jeden do jednego double drive albo inny setup jakiś, gdzieś w miejsce pojawia się jakiś z przeszłości opór, no obojętnie, no, można sobie wymyśleć, ale pojawiają się i zaczynają sprzedawać. Oni sprzedają po to, żeby złapać korektę, bo rynek się zagalopował. I potem szukają miejsca do korekty, żeby zamknąć pozycję. No, szukają, jeżeli to są więksi gracze na rynku, to szukają miejsca takie, gdzie znajdą płynność, czyli tam, gdzie inni pomyślą, że coś się popsuło. To jest taka szkoła też, myślę, że właśnie u Gilmura. Pierwszą taką szkołą tego myślenia to był taki Erik, był taki gość, który wiele lat tradował na parkiecie w Stanach, handlował na tym rynku, kiedy były karteczki tam jeszcze, bardzo czas jeszcze są, ale to jest już marginalne, ale kiedyś to był znaczący ruch. No i on mówił, no rynek dochodzi do jakiegoś poziomu. Chcesz, kiedyś tam już siedzimy, mówię, o piękny setup, zobacz, układ, pięknie. On się pyta, taka korekta ABC, tu na zniesienie, tu wsparcia. On mówi, super, dobrze, pięknie. A kto ci tam sprzeda? Znajdziesz tam jakąś podaż? Jaki idiota ci tam sprzeda? Ja muszę kupić 50 tysięcy kontraktów, żeby to miało sens. Wykres musi wyglądać tak, że ludzie, którzy będą chcieli sprzedać, bo ja muszę to kupić. A co ja kupię, ile ja tam kupię? No. Do stanu takiego, że inni, że będzie polaryzacja nastroju, że będą ci, którzy chcą ci sprzedać, żebym ja mógł kupić pozycję, czyli musi się wykres popsuć. Krótko mówiąc. Trzeba popsuć wykres, musi być tak, że musi coś wyglądać tak, że będzie druga strona transakcji. No i dopiero w zasadzie to uświadomił. Zresztą, no to. To jest z punktu widzenia takiego krótkoterminowego grania na w zasadzie intradaya, ale tak samo ja no,
nie znając Wyckoffa, bo jak zarządzałem funduszem, to też musiałem kombinować, kurczę, jak to zrobić, żeby kupić 200 tysięcy akcji, których się obraca 20 tysięcy na sesji, czyli ja tam 5, 7 może tysięcy kupię w ciągu sesji. Jak to zrobić, żeby to zrobić, kupić najtaniej? To zadajcie sobie, znaczy, myślę, że to jest najlepszy sposób, rada właśnie dla tych, którzy mają szukać mentora, to też zastanówcie się, jak byście sami to zrobili, tak? Czy jak byście rynek rozgrywali, czy to wszystko by chodziło tak, jak, nie wiem, no niektórzy opowiadają bajki na różnych szkoleniach, że to tak pięknie wygląda i to tak powinno być, są dobre setupy. Tak, no się pojawiają co jakiś czas, wtedy, kiedy mają się pojawiać, tak? Można powiedzieć sobie, abstrahując głowa z ramionami, czy jakikolwiek inny pattern działa wtedy, kiedy ma działać, a wtedy, kiedy nie ma działać, to nie działa. Jak coś wygląda zbyt dobrze i wszyscy są przekonani o wzrostach, no to wiadomo, że to się nie uda. Bo no, są, na rynku są goście naprawdę inteligentni, mają potężną wiedzę, mają wiedzę z różnych dziedzin, są insiderzy, mają dostęp do danych, których my, mali traderzy, nie mamy żadnego pojęcia i o tym nie wiemy. I oni wykonują te ruchy i oni wiedzą, co robić. Jedyną naszą szansą jest śledzenie ich i monitorowanie, rozumienie tego, co oni robią. Ale to też nie jest takie proste, tak jak właśnie próbowałeś tutaj podzielić to na smart money i indywidualny. Tak nie działa, tak nie jest, bo to największa rozgrywka się odbywa między smart, czyli jednymi a drugimi, bo oni się kiwają. Tak? Oni nagle pojawiają się wielkie wolumeny, nie wiadomo skąd, jeden sprzedaje, drugi kupuje, ktoś kogoś przewiezie, bo na nim można najwięcej zarobić. To takie jest bardzo uogólnienie. Trzeba rozumieć to, jak oni działają. Na przykład teraz wchodzimy w ten. Zaczęliśmy rozmowę od tego, że BESA i ludzie nie pamiętają, jak wygląda BESA. I to jest ten moment, kiedy pojawiają się inwestorzy, którzy kupują wartość. Oni będą kupowali wartość. Jak ci, oni kupują, my jesteśmy przyzwyczajeni do innego stylu kupowania przez te ostatnie kilkanaście lat. Bo to był prowadzenie trendu, zresztą to określamy też, to jest taki parametr zmienności, tak? Ja używam sobie na przykład odniesienia do zmienności, patrzę, co się dzieje ze zmiennością. Ryzyko, risk on, risk off, tak? Czyli jeżeli jest zbyt duża zmienność, to lepiej nie inwestować. Jest wiele osób, ja widzę takie nawoływania na przykład, że duża zmienność to jest szansa dla graczy intradayowych. To jest duża złudność. Wrócę do Gilmura jeszcze, bo oprócz tego graj to, co widzisz, nie to, co myślisz, to powtarzał nam, musisz wiedzieć, jak jest techniczny, czy nie. I to przez, jak siedziałem, dopóki pojawił się 2008-2009 rok, dopóki nie zobaczyłem flash krachu, to nie rozumiałem, co to jest rynek nietechniczny. Prowadzenie bezpiecznej pozycji, tak jak Gilmura mieliśmy wejścia, 2 punkty stop lossa, mieliśmy trzymać, to prowadzenie tak pozycji, utrzymanie tych stop lossów, w momencie, kiedy się pojawia duża zmienność, kiedy pojawia się duża niepewność na rynku, a duża zmienność się pojawia wtedy, kiedy dane aktywo jest rozproszone, czyli generalnie znajduje się w rękach niekontrolujących, tak? bo wtedy zmienność wzrasta, wtedy właśnie są te większe wahania, pojawia się łatwiej wywołać chciwość i strach. Wystarczy zobaczyć na statystyki barów wzrostowych. Mnóstwo największych barów wzrostowych mamy w BES-ie, to bary korekcyjne. Tak? To właśnie powoduje to, że będzie rosło, ludzie wchodzą, potem denko jest wybijane, w panice wyprzedają, rynek przyspiesza do dołu. I to już osiągamy gdzieś tam te ceny, w których pojawiają się ci tak zwani bufeci, którzy kupują wartość, tylko przypomnę, że oni na przykład kupują po 8, a potem spada do 2. To musimy sobie z tego zdawać sprawę. I wtedy można powiedzieć, że jest niedowartościowane, a gdzieś tam wartość była wyżej. Po prostu trzeba się liczyć, to jest inny sposób w ogóle zachowania na rynku, inny sposób kupowania. I to myślę, że to jest w tej chwili chyba ważne, żeby wiele osób to zrozumiało i sobie uświadomiło, że może być ciężko z tym właśnie. Wiele osób podchodzi do tego, że to ja sobie będę kupował i uśrednią. Jak będzie taniej, sobie kupię taniej. Tak? Tylko pytanie, ile jesteście w stanie wytrzymać? Niektórzy
pewnie sobie potrafią z tym poradzić. No, jeżeli jesteś Buffettem, kupisz po 8, kupisz po 6, kupisz po 4, kupisz po 2 i żona nie zajrzy ci na rachunek albo nie będziesz mi potrzebował pieniędzy na życie, no to posiedzisz, poczekasz 2 lata, no to będzie ok, tak? Ale jak przyjdzie i popatrzysz rano gościa, trzeba będzie zapłacić czesne czy coś tam w szkole, czy są potrzebne pieniądze, no to w panice to oddasz. No i możliwości, krótko mówiąc. Jasne, czyli trzeba będzie trochę posiedzieć dla niecierpliwych na tych pozycjach. Na razie trzeba będzie wysiedzieć te spadki też. No to też prawda. To też prawda. Pytanie takie do ciebie, bo handlowałeś w wielu instytucjach, handlowałeś na swój rachunek, handlujesz dalej. Czy jest taka transakcja, weź choć nie ma to żadnego znaczenia, która jakoś szczególnie ci zapadła w pamięć? No to głupota, bym musiał troszeczkę pomówić w swoich i wpadkach. No, różne rzeczy zrobiłem w życiu. Także mogę, bagaż doświadczeń potężny, tak? Znaczy, granie na dużym ryzyku i wykręcanie dużych stóp procentowych, to się da robić, tylko to kosztuje. Trochę też. Ile czasu mniej więcej jeszcze przewidujesz, że... No, myślę, że jeżeli się rozgadasz, to jeszcze 20 minut mamy. Bo gadać o rynku, to ja mogę opowiadać, tych historii jest całe mnóstwo. No, miałem... Zrobiłem... No ja czekam na tą głupotę, czekam, choć na jedną. Nie wiem, czy chcę publicznie teraz o tym opowiadać, tak? No, ale no, zrobiłem potężną stopę zwrotu. Powiedziałem sobie, że koniec, kończę i bardzo pasywnie zacznę się zachowywać. Wjechałem sobie jakiś czas z Londynu, potem wróciłem, kumple mówią, no zobacz, jak się przeceniło, jest tanio. No ja wróciłem na rynek, no czując, że jestem Bogiem, bo no, w takiej stopie procentowej, jeśli chcę mówić, to z 20 zrobić 6 z 6 zerami, tak? No i potem wszystko poszło. Bo uznałem, że fundamenty spółki jednej są tak dobre, że stałem się na tyle dużym inwestorem, że miałem kłopot potem z wyjściem, jak trzeba. Czyli z tą płynnością, o której opowiadasz. Tak, z pewnością, czyli stałem się stałem się przymusowym inwestorem i wierząc w biznes, który spółka rozpoczęła i co robiła, zresztą prezes tej spółki się spotykałem i rozmawiałem, byłem na tyle dużym inwestorem tam z gry, że byłem istotny, no ale niestety w spółce zaczęły się dziać złe rzeczy i no i tak kosztowało bardzo dużo. I to jest jasne. Tak, droga nauczka, tak? Ale to wiele a jeśli chodzi o zabawne rzeczy z funduszem, to jak rynek reaguje, to też taką głupią transakcję. W portfelu mieliśmy spółkę, która też była dużym problemem, no wydłużka. Gdzieś zastałem ją w portfelu, była, nie wiem, duża ilość tego. Nie bardzo było wiadomo, jak to sprzedać. I zaczęła się hossa internetowa. Wszystko, co gdzieś tam się pojawiła dotcom, od razu rwało do góry. Siedząc, skombinując, co z tym zrobić, akurat prezes, była konferencja spółki. No i wystarczyło wysłać analityka, żeby zapytał, czy to prawda, że państwo będziecie otwierali teraz portal internetowy. Prezes zdziwiony, nic nie odpowiedział. Potem następnego dnia oczywiście prasa doniosła. Nie było odpowiedzi, nic się nie stało w zasadzie, tylko padło pytanie. To już wystarczyło. Pojawił się wolumen, pojawiły się obroty, pojawiło się chęć kupna. No tak rynek reaguje. To jest w ogóle paranoja, można sobie wyobrazić, ale tak to działa czasami i to też no właśnie kupowanie takich no, przesłanek, myśli, że na przykład coś się stanie. No, ale w międzyczasie można się bardzo nadzieć. No, prezes co miał powiedzieć? No nic nie powiedział, bo był sam zaskoczony i w ogóle nie miał takich pomysłów, że nie wiem, co mam powiedzieć. No wszyscy pomyśleli, że to jest tajemnica. No.
odebrali. To działa, czasami kuriozalnie pewne rzeczy działają. No i udało się wyjść z potężnej ilości papierów spółki, która dla mnie była no, mocno niechciana w portfelu. Tak. Okej, wystarczyło słowo internet na bańce, tak, żeby to czasami ta bywa. Dobra, to jeszcze tak na koniec do ostatniej rozgrzewki podpytam Cię o obecną sytuację makro, ekonomiczną, jak Ty to ocenisz. Mówisz, że teraz można się nadzieć trochę na zbyt wczesne kupowanie, więc pytanie, kiedy Twoim zdaniem będzie najlepszy okres do tego, kiedy już stopy procentowe zostaną podniesione na maksimum i się pojawi, załóżmy, nie wiem, perspektywa ich obniżki, czy to będzie jakiś inny sygnał? Wiem, że czynników jest dużo, ale gdybyś miał to w miarę uprościć. Wiesz co, jestem zaskoczony tym, jak ludzie oglądają w dziesiątkach tysięcy, setkach tysięcy właśnie gdybają takich gości, którzy mówią, kiedy skończą widzieć stopy procentowe, albo kiedy się skończy wojna, albo kiedy będzie dołek. Ja to wiem, kiedy to będzie. Mogę odpowiedzieć. Chcesz? Tak. Nie wiem. To jest moja jedna odpowiedź. A jeśli chodzi o edge do tego, to gdzie go szukam? Szukam na wykresie. Nie szukam go w żadnych wypowiedziach, informacjach w mediach, szukam tego na wykresie. Patrząc na przykład teraz, tak, zależy z jakiej perspektywy na to patrzymy, czyli pierwsze patrząc na kolejne bary, czy widzę popyt, czy podaż, czy widzę akumulację na wykresie, ale to o co pytasz, chociażby taka przesłanka z wykresu. Średnia BESA w tej historii, którą mamy do tej pory, biorąc pod uwagę strzał covidowy bardzo krótki, zniosiła 35%, i trwała 16 miesięcy. W tej chwili w Stanach spadło 27% i to trwa 9 miesięcy, więc mamy przestrzeń. Kolejna rzecz. Jeżeli popatrzymy sobie na cykl biznesowy, czyli to, co robią, dlaczego, to jest taka statystyka, tak? Czyli taki edge z wykresów, z tego, co kiedyś było, daje nam jakiś pogląd. Tak? A propos takich edge, to z jednym z silniejszych jest sezonowość. No w tej chwili właśnie, jak to jeszcze pamiętam w funduszach, jak pracowałem, to zawsze chodziło takie powiedzonko wśród nas na groby z akcjami. Tak? Na pierwszego szło się z akcjami, świętego Mikołaja, się pakowało już na groby z akcjami tutaj na sezonowość. Tylko też ja pamiętam właśnie 2008 rok, kiedy też ta sezonowość była sprzyjająca, to jest 80-90% tego, że będzie rosło statystycznie. I nagle 8 maja się zrobiło plum. Bo właśnie większość oczekuje, że będzie rosło i przychodzi niemiła niespodzianka, tak? To takie załamanie wtedy jest bardzo kosztowne. Wtedy ta końcowa faza drastycznych spadków, zresztą wykres w tej chwili wygląda bardzo podobnie jak w 2008 roku. Konsolidacja w tej chwili właśnie przy tym podwójnym rynku, bardzo podobnie zbliżona. To zapraszam do mnie na Smart Inwestora, tam czasami to opisuje takie podobieństwa. I to jest takie spojrzenie jedno z grup, nie? Ale też od to, co zapytałaś o makro. Znaczy, ja patrzę mniej więcej, na przykład 10-2 lata, tak, sygnał bezsierpniowy, ale też wiem ze statystyki, że fala wyprzedaży po takim sygnale recesyjnym następuje pół roku później. Tak samo z doświadczenia mogę powiedzieć i to, co wiem statystycznie, to, że zanim jak błyśnie na pełnym blasku recesja, to pół roku wcześniej Wall Street zrobi dołek. Dołek jest robiony pół roku wcześniej, niż my to zauważymy w fundamentach, we wskaźnikach. Właśnie dlatego są ci goście w Goldmanach, w innych bankach, gdzie oni nie występują na YouTubie i nie opowiadają nam, co będzie, tylko kładą pieniądze. I teraz wystarczy popatrzeć znowu, co oni myślą o gospodarce, tak? Co te duże pieniądze myślą o gospodarce, czyli na przykład analiza sektorowa. Który sektor teraz jest kupowany? Czy w tej chwili siła relatywna jest większa w sektorze zdrowotnym, który jest defensywny, czyli fundusze na przykład przechodzą w sektor defensywny, czy na przykład kupują banki, czy spółki technologiczne? To też między indeksami można popatrzeć, jak się zachowuje Russell względem Dow Jonesa i Nasdaqa. Tak? Znowuż, to wszystko wynika z racjonalnego działania tych gości w instytucjach. Czyli na przykład w momencie, kiedy kończy się hossa, to goście z Russella, z mniejszych spółek, przechodzą w Dow Jonesa i to jest taki pocałunek śmierci na Dow Jonesa. Tu on zaczyna szaleć, skacze do góry Dow Jonesa, bo kupują, ludzie mają pieniądze, chcą być doładowani, bo to jeszcze może potrwać, nie wiadomo, kiedy się skończy, ale przerzucają pieniądze z mniej płynnych, czyli sprzedają mniej płynne, żeby móc z tego wyjść, w kierunku tamtych. Teraz, jeżeli rynek się odwraca i
i jaki typ spółek rośnie, krótko mówiąc, jakie sektory są popularne. Ale też nie tylko jako sektory, ale popatrzmy na aktywa, tak, co się dzieje z makro. Ja uwielbiam, na pomysłach inwestycji w XTB od X czasu monitoruję taką zależność między stopą dywidendy wypłacanej z S&P 500 spółek, a z tego, co możemy uzyskać z rentowności obligacji 10-letnich. 2021 rok, nie pamiętam, robiłem prognozy na ten rok, kiedy PDOE wyceny, wszyscy mówili, że jest drogo w Stanach. Mówię, no jest drogo, ale jeżeli kupisz S&P 500 czy tam 4400, to masz 1,6% z dywidendy wypłaconej, nie osiągniętej, tylko wypłaconej, a jak kupisz sobie obligacje 10-letnie, to masz 0,8. To co zrobisz? Gdzie położysz pieniądze? Jaką masz rentowność? Wiadomo, że to jest perspektywa dla wzrostu. No jak się nam rok temu mniej więcej to przekręciło i okazało się, że już więcej mamy z 10-latek niż z S&P 500, no to mieliśmy przechodzenie w drugą stronę. W tej chwili ta relacja wygląda, na 10-latkach mamy 4,2%, a z S&P dostanę chyba 1,6 mniej więcej po tych spadkach. To jeszcze nie, no to widać gdzie te procenty są, czyli jak podejmują, gdzie ludzie będą, gdzie pieniądze będą płynęły. Tu nie trzeba być alfą i omegą, wystarczy sobie uświadomić te elementy. Wiadomo, że ten proces, że coś musi się zadziać, tak? Albo rentowność się zmieni, albo wyniki spółek się znacznie poprawią, albo ceny się przecenią, żeby ta dywidenda była adekwatna, tak, aby te wyniki były adekwatne. Coś tutaj musi się zmienić, któreś pokręta muszą zadziałać, a rynek giełdowy rządzi się dwoma prawami. Jeden to płynność, druga to wyniki spółek. Nic więcej tutaj nie wymyślimy. Tak? No i teraz patrząc na te działania smart money, to wystarczy, rozumiejąc cykl biznesowy, popatrzmy, co się dzieje z towarami, popatrzmy, co się dzieje z obligacjami, popatrzmy, co się dzieje z akcjami, w którym etapie cyklu biznesowego jesteśmy. Też już to omawiałem na końcu, mówiłem, że jesteśmy w czwartym, piątym etapie, bo co się zaczyna dziać, mówiłem, że towary powinny ostatnie skończyć, czyli tam towary jest bezpieczniej kupować niż indeksy, bo indeksy pierwsze zawrócą. Teraz jesteśmy w fazie szóstej, kiedy wszystko spada. I kolejna jest faza pierwsza, kiedy zaczną rosnąć obligacje. Obligacje pierwsze dadzą sygnał, potem faza druga, zaczynają rosnąć akcje, zaczynają być kupowane akcje. Znowu pytanie, które sektory, zobaczymy, czy to jest przebudzenie, czy duże pieniądze oczekują końca recesji. Oni na wykresie mówią najszczerzej, mówią prawdę, bo oni, mamy, to jest największa nasz edge, największa nasza, nie wiem, wartość, to jest czytanie na wykresie, bo oni nie są w stanie ominąć na rynku regulowanym wykresów, tylko te pieniądze muszą się tam pojawić. Muszą się pojawić w karnecie zleceń, to będziemy widzieli w wolumenie, że oni muszą wchodzić w rynek. Oni mogą opowiadać, że to może spadać i tak dalej, sobie opowiadają, żeby media nakręcały pewną sytuację, czy będzie rosnąć, czy ma rosnąć, a my patrzmy, co robi wykres, co oni robią. To jest, oni tu muszą być szczerzy i mówić prawdę, a youtuberzy mogą sobie różne rzeczy, influencerzy opowiadać. Także to będzie widać na wykresie. W tej chwili jesteśmy mniej więcej z punktu widzenia właśnie cyklu biznesowego, jesteśmy być może, bo obligacje zaczynają. Widać, że Buffetty kupują obligacje w tej chwili, czyli my tu nakręcamy się z inflacją, a tamci już myślą, że to już wystarczy, że gdzieś tam łapią wartość, tak, wyceny. To oczywiście dane kolejne będą wpływały, tak, będą chwiały tym. No ale ta duża zmienność z kolei, która jest, to jest kwestia zmienności, że jest duża zmienność, to znaczy, że dużo papierów jest w słabych rękach. I tą zmiennością właśnie wywołuje się emocje. Znaczy, jeżeli popatrzymy na wykres z 2008 roku, to on wydaje, znaczy w tej chwili moje myśli idą w tym kierunku, że podążamy za nim. Oczywiście w tej chwili ten dołek, który był, bo tam się pierwszy raz pojawił taki popyt przy podwójnym dęku, to też jest, powinniśmy sobie z tego zdać sprawę. Ten popyt się, ewidentnie się pojawił popyt. Popyt, który wyciąga ceny. Jak popatrzymy sobie na rynek opcyjny, kiedy mali gracze załadowani w puty, wszyscy uważają, że spadnie, sentyment bardzo niski, ale na przykład szerokość rynku, czyli dynko, dywergencje na szerokości rynku na poszczególnych spółkach, widać było, że niektóre spółki były już kupowane. Ale teraz też na takie instrumenty, taka analiza szerokości rynku, czyli zachowania pewnych spółek. Wiadomo, że w pewnym momencie przy pewnych przecenach
pojawiają się spółki, które właśnie te Buffety, te mniejsze spółki, ale fajniejsze, takie, które mają, widzą w nich wartość, to oni je mogą kupować i kupić ich dużo tylko wtedy, kiedy rynek spada. Rynek dalej spadał i w panice. I widać, że już takie, że tak powiem, wisienki się pojawiają. Można znaleźć, bo to widać po szerokości rynku, że pojawiają się spółki, które spadają. Teraz na ostatnim dołku chyba to też był jeden z dawno niewidzianych sygnałów, że wszystkie spółki z Nasdaqa 100 były na minusie, zaliczyły któryś dołek. Tak? Takie rzeczy się nie pojawiały bardzo dawno. Ale z kolei przy wzrostach nie ma dużej też szerokości. To jest też pewnym charakterystycznym takim miejscem, kiedy się pojawia ruch hossy, czyli po akumulacji, to jest to, że dużą szerokością rynek rusza do góry. Jest taki strzał i wszystkie spółki niemalże ruszają do góry. A nie tylko niektóre, tak? Czyli tak u nas to przyrównał do strzelania koszykiem chodzenia. Także wydaje mi się, że jeśli pytasz o dołek, to tak sekwencja i mamy troszeczkę miejsca. Tam z kółka i krzyżyk, z Wyckoffa liczyłem, no ale tam 300 te okolice. Ale to jest wróżka akurat w tym momencie. Patrzmy, co robi rynek. Wydaje mi się, że w tej chwili był wyprzedany. Jeśli chodzi o podobieństwo z 2007-2008 rokiem, to powinien się w tej chwili trochę pokonsolidować. Zresztą duży bar ten, który zrobił dołek na bardzo dużym wolumenie, bardzo wysokim wolumenie, bardzo wysokim, takiego dużego wolumenu nie było przy poprzednich dołkach, to świadczy o dużej podaży, która tam jest, i dużym popycie. I teraz się rozgadałem znowu, i teraz wracając do pomyśl sobie sama, tak? Jakbyś była dużym inwestorem, który chce jeszcze sprzedać, to chce jeszcze sprzedawać, tak? Może będzie znacznie taniej, to opuszczenie tego podwójnego denka to już się nie sprzeda. Rynek się nakręci w spirale spadku. Czyli na przykład szansa, czyli jeżeli oni jeszcze myślą o sprzedaży, to teraz pytanie, jak będzie wyglądał charakter tego ruchu i czy ten rynek będzie zdrowy w kolejnym trading range'u. Czyli jest szansa na jeszcze redystrybucję przed dalszą przeceną. W ten sposób uchronienie tego denka. To też znowu im chyba jeszcze nie zależy na dużej przecenie, tak bym powiedział. Trochę to powinno potrwać. A konsolidacja, teraz ludzie uwierzą w sezonowość. No mówię, to jest takie znowuż chytre zagranie, tak? I uderzenie gdzieś tam w grudniu. Jakaś słabość, prawdopodobnie jakiś impuls, bo to też analitycy muszą mieć czym to wytłumaczyć. Musi się coś pojawić, tak jak ostatnie wzrosty był taki, no to są komiczne sytuacje, rynek rośnie, rośnie, rośnie i w pewnym momencie analitycy zaczynają tłumaczyć, że rynek się nie spodziewał, że wzrosty to jest wynik kontrofensywy udanej Ukrainy. No i w momencie, jak już wszyscy o tym piszą, to wiadomo, że one się kończą, tak? Pojawia się podaż. Analitycy są od tego, żeby wytłumaczyć nam wszystko tutaj. Jasne. To kończąc już wywiad, dziękuję Ci bardzo za naprawdę ciekawą rozmowę. Dużo rzeczy, które były na wcześniejszych wywiadach, które prowadziłam z różnymi traderami, zbanowałeś, także myślę, że to będzie ciekawy wywiad dla większości naszych widzów. Także cóż, dziękuję Ci serdecznie za miejsce kanału. No tak, no to dużo rzeczy. Dużo, no, może być nawet mitów obaliłeś, także naprawdę ciekawa rozmowa. Ja słuchałam z zaciekawieniem. Także i gratuluję i dziękuję w imieniu kanału i siebie. I oczywiście Was, widzowie, zapraszam do kolejnych odcinków z nowymi już gośćmi. Także dzięki serdeczne i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.